Chciałbym przedstawić naszego znakomitego gościa, Krzysztofa Plewako. Zajmuje się modelarstwem. Panie Krzysztofie, mam pytanie. Od ilu lat pan się tym zajmuje i co pana do tego zachęciło? Ponad 50 lat. Tak się złożyło. Byłem w waszym wieku, kiedy zacząłem się tym interesować. I mój starszy stryj był oficerem polskiej marynarki wojennej na zachodzie, a troszkę młodszy był spadochroniarzem Barchem. Natomiast tata mój wyjechał w transporcie na Syberię. Wczoraj mieliśmy 77. rocznicę rozwózki na Syberię. No takie to były te losy wojskowe. Natomiast dziadek ze strony mamy był partyzantem, a babcia była myśliczką Hubala, oddziału partyzanckiego. No jak mamy taką tradycję rodzinną, to siłą rzeczy się zainteresowałem i sprawami rodzinnymi, ale i tą wojną, bo to w tej II wojnie światowej się zaczęło. Tak, to trwa do dzisiaj. A może ma pan jakąś ulubioną epokę? No moją epoką to jest, tak bym powiedział z uśmiechem, czwarta, piąta klasa szkoły podstawowej. To jest moja epoka, bo z taką młodzieżą, z takimi dziećmi chciałbym i uczniami, i entuzjastami chciałbym pracować. A to tak żartem. Natomiast właśnie dlatego się w ostatnim czasie, czy przez ostatnie kilkanaście lat starałem zdobyć jak najwięcej informacji o historii ogólnie wojskowości, w tym historii wojskowości polskiej, żeby właśnie takim młodym ludziom, entuzjastom przekazywać w najbardziej możliwy, atrakcyjny sposób te wspaniałe osiągnięcia polskich dziejów i w tym polskiej historii wojskowości, bo pamiętajmy, że nasi żołnierze, nasze armie, nasi dowódcy, nasi królowie zawsze walczyli w obronie kraju. Nigdy nie przełączaliśmy ziemi, tylko po prostu była to taka godna rola czy misja żołnierza w służbie obrony kraju. I dlatego często przegrywaliśmy. Może tak by należało to wytłumaczyć. Ale historia naszej wojskowości jest bardzo piękna, bardzo bogata i troszeczkę mało chyba znana i na świecie, i no chyba i u nas jest też. A czy ktoś pana zachęcał, aby właśnie rozpocząć te modelarskie? No w tym czasie, bardzo dobre pytanie. To nie było łatwo, bo pracowy modelarskich zbyt dużo nie było. Co prawda klejono samoloty w aeroklubach. No jakby raczej to się rozwijało indywidualnie w domach. Jak widziałem na przykład ładnie zrobione modele kolegi, który miał starszego brata, no to też mnie tak inspirowało. Piękne żaglowce robił na przykład i też okręty z kartonu jeszcze wtedy z małego modelarza. To były wspaniałe wydawnictwa. Jak się to w kiosku ukazywało, to było wielkie przeżycie, że można to było w kiosku kupić. A nawet prenumeratę sobie w wieku 13 lat spróbowałem opłacić całego roku małego modelarza, ale muszę przyznać, że z brakami przychodziło, było bardzo trudno w tym czasie. Także trzeba było albo samemu się zainteresować, jakby sobie te zainteresowania rozwijać, albo próbować się kontaktować z klubami, których nie było specjalnie dużo, no i nie było też dostępnych, tak w tej chwili, modeli, figurek, wydawnictw, tego praktycznie nie było. Skąd pan ma w ogóle te ludziki, figurki? Te figurki się kupuje w sklepach modelarskich, można w internecie uzyskać. I one rzeczywiście nie są zbyt drogie, ponieważ to są figurki plastikowe, jak zauważyliście, prawda? One mają tylko metalowe podkładki, żeby się trzymały podłoża magnetycznego. Natomiast są też figurki metalowe bardzo drogie albo żywiczne, które są takie, no powiedzmy, specjalistyczne, ale głównie w Wielkiej Brytanii. U nas na kontynencie, czyli od Francji poprzez Niemcy, Włochy, Polskę, w Rosji, na Ukrainie się produkuje figurki bardzo, bardzo ciekawe, od kilkunastu lat. I one nie są w dalszym ciągu drogie. Są piękne figurki polskich żołnierzy już, i napoleońskich, i husarzy, i ułanów, frążerów. Także zaczyna to być takie pełne, ciekawe. Tą historię można
można pokazać. Samemu się figurek raczej nie zrobi, jest bardzo trudno, chociaż sam entuzjaści dużo robią samodzielnie figurki, ale jest to ogromnie pracochłonne. Wyobraźcie sobie wykonać to. Duże takie. Tak, są też duże figurki, tak. No ale to już są figurki robione dla samych figurek, prawda? To tylko wykonuje się po prostu dużą figurkę ze szczegółami, bardzo dokładnie, kilka dni się maluje, albo tygodni niektórzy malują. No ale ja się wolę zająć czymś takim, co zainteresuje większą grupę młodzieży i czym można na przykład grać, ustawić, prawda, tak my ustawiamy sobie wielkie bitwy dzisiaj. Od razu mamy 600 figurek na stole. Ciao. No tyle było. Jeszcze dzisiaj przyjechała kawaleria rzymska. A jak już Pan mówi o młodzieży, to z jaką młodzieżą się Pan lepiej pracuje? Takimi młodszymi czy starszymi? O, zdecydowanie z młodszymi. Zdecydowanie z młodszymi. Ja mam grupę modelarzy z UHP też. To tam różnie z tymi zainteresowaniami jest. No i starszych jakoś nie udało mi się jeszcze tutaj znaleźć, ale najlepiej jest właśnie mieć grupę, która razem pracuje od trzeciej czy czwartej klasy. Wszyscy się znają, każdy podobne hobby traktuje jako taką ciekawą, nie tylko rozrywkę, ale też sposób uzyskania wiedzy historycznej. No i przy okazji różnych innych praktycznych umiejętności, i plastycznych, i takich technicznych, jeśli chodzi o prace ręczne. No i korzysta się z książek, a jeśli jest to książki na przykład w języku angielskim, bo ich jest i najwięcej w języku angielskim, to czy informacje w internecie, takie właśnie historyczne, Wikipedii chociażby, no to jak najbardziej kłania się znajomość języka obcego. Także język angielski tutaj należy traktować priorytetowo, że to jest najlepsze źródło uzyskania informacji. Ja właśnie mogę powiedzieć, że tak ten język się doskonaliłem poprzez hobby historyczne. Najpierw się zainteresowałem historią, a później widziałem, że angielski mi w tym bardzo, bardzo pomoże. Także to ogromnie dużo dało. Poprzez te wydawnictwa różne korespondowałem z Brytyjczykami w 80-tych latach bardzo intensywnie, także nawzajem moje materiały polskie, rosyjskie wysyłałem, modele, także bardzo mi to dużo dało. Jak się czyta list po angielsku do Ciebie adresowany, prawda, no to chcesz się dowiedzieć, co tam ktoś pisze. Nawet ci widać czasem błędy ortograficzne po angielsku robione, bo ktoś tak szybko pisał, że nie zwrócił uwagi. To jest bardzo, bardzo interesujące. I tam mam Was na korespondencję z rówieśnikami, jeśli macie takie możliwości. Także angielski tu jest kluczem. A czy ma Pan, czy jak robił swój jakiś projekt, to był tak szczególnie z niego zadowolony? A znakomite pytanie. No ja wykonywałem niestety tylko dioramy dla muzeów, duże realizacje, ale w 2000 rocznicę bitwy w Lesie Teutoburskim, kiedy 3 legiony rzymskie zostały rozbite przez Germanów broniących swojej ziemi. Dokładnie co do dnia zrobiliśmy właśnie wielką makietę na 3000 figurek w muzeum. Taką właściwie wystawę, pół makietę, bo ten teren nie był tak do końca zrobiony prawidłowo. I ona była interesująca, no bo właściwie była to jedyna realizacja, jak patrzę w internecie, to chyba na świecie, bo w miejscu, gdzie ta bitwa się odbyła w Niemczech, w Tarpize, nie zrobiono takiej wystawy. Nie zrobiono takiej wystawy. Co jest ciekawe, że Germanie bronili się przeciw Rzymowi jako najeźdźcom w taki sam sposób, jak tysiąc lat później nasi wojowie Mieszka I, przepraszam, Bolesława Chrobrego, bronili się przed najazdem cesarza. I to był 1015 rok w ramach takiej wielkiej wojny z cesarstwem, którą Bolesław Chrobry toczył na Śląsku, na Dolnym Śląsku między Bobrem a Kwisą w kraju Dziadoszan była wielka bitwa we wrześniu 1015 roku. I niestety półtora roku temu ta rocznica tysiąclecia tej bitwy minęła kompletnie bez echa. Żadne muzeum nie zorganizowało tego. Dlaczego? Może ktoś powie, co było jesienią 15 roku? Wybory. Jak są wybory, to historia się chowa. Tak. Piękna tysięczna rocznica mało znanej bitwy. No ona miała takie znaczenie jak bitwa pod Grunwaldem, może trochę mniejsza, ale bardzo podobnie. I podobnie jak Germanie zatrzymali Rzymian, pokonali Rzymian, to myśmy pokonali cesarza. Cesarz ze świtą uciekł, zostawił w bagnach całe swoje wojsko. Ale mało znane jest ta bitwa po prostu. Świetne pytanie, bardzo dobre pytanie. A czy jak Pan był w naszym wieku, to Pan robił te modelarstwo i czy Pan komuś, no jakby Pan, no
Nie wiem, jak to wyrazić. Prowadził? Kogoś zachęcał. Nie, tylko że ktoś panu pomagał. Zmobilizował mnie tata mój, bo powiedział, że jak zacząłeś robić Europę z kartonu, to tutaj masz Maju podręcznik, jak się wykonuje modele kartonowe. To jest taki pomocniczy tak. I to napisał pan, który wydawał Maja modelarze również. Na okładce jest zresztą wózek z Kołobrzegu, bo on ma tam znaczenie kołk, bo jest taka przedwojenna konstrukcja używana po wojnie w Kołobrzegu. To jest tak, że tą Aurorę musiałem skończyć. Pamiętam, że bardzo mnie to zmobilizowało i się ucieszyłem, że skończyłem duży model. No, dla mnie jakby w waszym wieku, także było to takie wyzwanie, żeby to skończyć. No, model to prawda taki troszkę biologiczny, ale w tym roku mamy stulecie rewolucji październikowej. No, było to też wielkie wydarzenie. No, zmieniło świat poważnie, także dlaczego nie? No, był taki okręt, był to typowy krążownik. Podobnie Brytyjczycy budowali, oni byli właściwie takimi wtedy największymi specjalistami w budowie okrętów wojennych 100 lat temu. To zresztą jest powszechnie znane. Do dzisiaj nawet się mówi, że to była najlepsza marynarka chyba w dziejach wojennych. Także i w zakresie konstrukcji, w zakresie wyszkolenia wojen, które prowadzili. Także jest to ciekawa tradycja. A akurat Aurora była wykonana według brytyjskich planów. Więc był to urodziwy okręt. Dzisiaj go można w Piotrogrodzie, w Sankt Petersburgu, przepraszam, zwiedzać. A że jest symbolem rewolucji, no to już tak się złożyło. Woli pan samoloty, okręty czy to? Droga Wiktorio, powiem ci, że wszystko razem, bo muszę w każdym zakresie zainteresować właśnie młodych adeptów. Nie mam żadnych tutaj, w tej chwili żadnych priorytetów nie mam, dlatego że czołgów narobiłem się tyle, że w tej chwili jestem bardzo zadowolony, że robię okręty. Na przykład, choćby nawet zwykłe futry rybackie do nadników. Także bardzo mnie cieszy każda formuła, którą wiem, że będę mógł pokazać, zaprezentować i ewentualnie zachęcić do tego młodych ludzi. Ostatnio też samolotami się zainteresowałem, no, przyglądałem zainteresowanie, bo tę książkę, którą zostawiliśmy w pracowni, to chodzi mi o samoloty przedwojenne, takie, które walczyły w różnych konfliktach jeszcze przed rozpoczęciem wojny, czyli przed naszą kampanią wrześniową. One są nieduże te modele, bardzo ładnie malowane, także każdy, kto pierwszy raz się interesuje modelarstwem, to może sobie taki samolocik skleić. Łatwo ładnie go pomalować, czy to będzie hiszpański, czy na przykład japoński, czy radziecki. Dzisiaj się mówi sowiecki, co prawda, ale często używa się radziecki, niemiecki, jeszcze jakiś tam włoski, paragwajski i boliwijski, bo też taki konflikt był. To właśnie ostatnio się tym konfliktem zainteresowałem, także mogę wam kiedyś opowiedzieć o tym. Ilu lat pan ma takie... No, że tak jak, że taką, że grupy takie. A to ja dopiero po operacji w 11 roku, jak przez rok czasu właśnie po tej operacji dochodziłem po rehabilitacji, się ucieszyłem, że mogę jeszcze funkcjonować, to zacząłem się rozglądać za takimi grupami. Chyba mam najdłużej tą grupę w OHP w tej chwili. A z wami udało mi się dopiero niedawno, w styczniu, zacząć pracę, z czego jestem bardzo zadowolony, bo bardzo wam to zależało. Bo bardzo chciałem, już cały zeszły rok szukałem możliwości pracy właśnie z uczniami szkoły podstawowej. Zdecydowanie bardzo mi na tym zależy. Zwłaszcza, że jest teraz reforma i od 4 klasy do 8 będziecie w szkole. Także może być taka grupa, która od 3 czy 4 klasy jest razem, sobie cały czas pracuje razem. Wszyscy się znają, wszyscy się lubią, mają wspólne, no chociażby wspólny obóz, tak? Jak mi się to żeśmy postarali razem, czy inne tam sprawy pomieszczenia, oczywiście, belki takie ładne tutaj pracowni, bardzo sympatycznie to jest. Jak pan był mały, czyli pan miał na czas na te modelowanie i czy pieniądze na te materiały? No nie było z tym łatwo, bo to różnie było z tymi cenami. Figurki były bardzo drogie, 3-4 razy droższe niż dzisiaj. Także nie szalałem, no, ale jak to mówią, jak się Mikołajowi podpowiedziało, co tam pod choinkę ma przynieść, czy miało się dobrą ciocię, niestety pożegnaliśmy ją w zeszłym roku, chrzestną, to właśnie tak się udawało, to muszę przyznać.
Że takie właśnie, to znakomite pytanie jest. Znakomite pytanie. Z wydatkami był problem w domu, ale jak się dostało prezenty, no to człowiek mógł sobie tam. Nikt już nie odbierał tych prezentów. No pierwsze figurki dostaliśmy z bratem pod choinkę, także. Znakomite pytanie. A brat też tak się właśnie zaraził tą pasją? No brat mniej, bo on jest konstruktorem i interesuje go bardziej flota. Marynarka wojenna i to właśnie w pierwszej wojnie światowej. Ale ma kolegę w Warszawie, który też jest konstruktorem, znaczy kolega, my się nie znają, ale też jest konstruktorem, budowlańcem i też jest znakomitym specjalistą floty pierwszej wojennej. Także hobby to dotyczy wszystkich. Są panowie, jest cukiernik na przykład, wielki specjalista od bitew średniowiecznych i starożytnych w Warszawie, mi dobrze znają. Są historycy zawodowi, czyli pracownicy uczelni. Są naukowcy, technicy, którzy się tym interesują. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Nikt nie pyta o wykształcenie, jak ma się wiedzę, a przede wszystkim chęci, żeby coś zrobić, to jest najważniejsze. Nie trzeba mieć stale środków, jak się ma klub, to nie trzeba mieć pieniędzy wielkich, prawda, żeby tutaj funkcjonować. Bo tych tutata kupił na przykład nam 20 zestawów modeli, a ty nie możesz nawet jednego. Nie, to się wszystko razem zbiera i pracuje się po prostu. Tak jak myśmy tutaj pracowicie te obrzydliwe zapałki odcinali, przepraszam, zapałki. Dzisiaj możemy sobie już porządnymi palikami to wszystko zrobić. A czyli pan to zrobił między innymi też tak, pana to takie rodzinne jest, że takie zainteresowanie wojskiem. No, jak? Brat i ja dostaliśmy, brat jest młodszy ode mnie 7 lat prawie. Także on ma bardzo mały chłopca, jeszcze nie był w szkole, jak dostali te figurki. Ale faktycznie rodzinnie to zawsze jest łatwiej. Jest łatwiej. Z tym, że rodzice pilnowali, żebyśmy się raczej też uczyli, a nie tylko zajmowali na wylany. I pamiętajcie, że nauka jest najważniejszą sprawą. To jest pierwszy wasz obowiązek. A to tylko pomóc. No chociażby w nauce historii czy nauce języka, prawda? Praca ręczna automatycznie też. Można się wykazać, można przynieść pani, pokazać w szkole, czy wystawę zrobić, jeszcze pani zaprosić. Nauka przejrzowała. No oczywiście, to są takie czynnościowe sprawy, że coś robimy, pokazujemy to, prezentujemy, komu się to podoba bardziej, mniej, no nie każdy jest pasjonatem historii, ale zawsze jest to ciekawe. Tego się tak nie kupi za takiego obozu, jak gdy się tutaj pracowicie wyszykowali, to nie ma tak w handlu, że tak sobie za pieniążki możemy ściągnąć. Nie, to jest wasza praca i to jest zawsze bardzo cenne. Jedynym swoim rodzaju. Zupełnie unikalne, tak jak powiedziałeś, jedynym swoim rodzaju. A jak kto pierwszy się zaraził tą pasją, pan czy brat? No brat był dużo młodszy, prawda? Za wiele nie mógł. Był we mnie wpatrzony, może powiedzieć. W tym czasie to tak było zresztą. No zresztą ja go nie traktowałem nigdy jako jakiegoś młodszego brata niepotrzebnego, to by przeszkadzał mi, tylko raczej odwrotnie, prawda? Byliśmy związani blisko. Jak mieliśmy bandę na podwórku, to najmłodszy w tej bandzie był brat, także nie było tak, żeby gdzieś tam nie zabitnie nie przyjąć. I to jest chyba dobre, jak rodzeństwo się podoba. A droga Wiktorio, powiem ci, że wszystko razem, bo muszę w każdym zakresie zainteresować właśnie młodych adeptów. Nie mam żadnych tutaj, w tej chwili żadnych priorytetów nie mam, dlatego że czołgów narobiłem się tyle, że w tej chwili jestem bardzo zadowolony, że robię okręty. Na przykład, choćby nawet zwykłe futry rybackie do nadwików. Także bardzo mnie cieszy każda formuła, którą wiem, że będę mógł pokazać, zaprezentować i ewentualnie zachęcić do tego młodych ludzi. Ostatnio też samolotami się zainteresowałem, no, przeglądałem z zainteresowaniem, bo tą książkę, której zostawiliśmy w pracowni, to chodzi mi o samoloty przedwojenne, takie, które walczyły w różnych konfliktach jeszcze przed rozpoczęciem wojny, czyli przed naszą kampanią wrześniową. One są nieduże te modele, bardzo ładnie malowane, także każdy, kto pierwszy raz się interesuje modelarstwem, to może sobie taki samolocik skleić. Łatwo, ładnie go pomalować, czy to będzie hiszpański, czy na przykład japoński, czy radziecki. Dzisiaj się mówi sowiecki, co prawda, ale często używa się radziecki, niemiecki, jeszcze jakiś tam włoski, paragwajski i boliwijski, bo też taki konflikt był, to właśnie ostatnio się tym konfliktem
zainteresowała, także mogę Wam kiedyś opowiedzieć o tym. Ilu lat Pan ma takie, no, że tak jak, że taką, że grupy takie? A to ja dopiero po operacji w 11 roku, jak przez rok czasu właśnie do tej operacji dochodziłem, po rehabilitacji się ucieszyłem, że mogę jeszcze funkcjonować, to zacząłem się rozglądać za takimi grupami. Chyba mam najdłużej tą grupę w OHP w tej chwili. A z Wami udało mi się dopiero niedawno, w styczniu, zacząć pracę, z czego jestem bardzo zadowolony, bo bardzo Wam to zależało. Bo bardzo chciałem, już cały zeszły rok szukałem możliwości pracy właśnie z uczniami szkoły podstawowej. Zdecydowanie bardzo mi to zależy. Podczas teraz reforma i od 4 klasy do 8 będziecie w szkole, także może być taka grupa, która od 3 czy 4 klasy jest razem, to cały czas pracuje razem. Wszyscy się znają, wszyscy się lubią, mają wspólne, no chociażby wspólny obóz, tak, jak my się tu żeśmy postarali razem, czy inne tam sprawy. Pomieszczenia oczywiście, rubelki takie ładne tutaj pracowni, bardzo sympatycznie jest. Jak Pan był mały, czyli Pan miał na czas na te modelowanie i jak, czy pieniądze na te materiały? No nie było z tym łatwo, bo to różnie było z tymi cenami. Figurki były bardzo drogie, 3-4 razy droższe niż dzisiaj. Także nie szalałem, no ale jak to mówią, jak się Mikołajowi podpowiedziało, co tam pod choinkę ma przynieść, czy miało się dobrą ciocię, wtedy pożegnaliśmy ją w zeszłym roku, chrzestną, to właśnie tak się udawało, to muszę przyznać, że takie właśnie, to znakomite pytanie jest, znakomite pytanie. Z wydatkami był problem w domu, ale jak się dostało prezenty, no to człowiek nie mógł sobie tam, nikt już nie odbierał tych prezentów. No pierwsze figurki dostaliśmy z bratem pod choinkę, także znakomite pytanie. No, brat też tak się właśnie zaraził tą pasją. No brat mniej, bo on jest konstruktorem i interesuje go bardziej flota. Marynarka wojenna i to właśnie w I wojnie światowej. Ale ma kolegę w Warszawie, który też jest konstruktorem, znaczy kolega, mi się nie znają, ale też jest konstruktorem, budowlańcem i też jest znakomitym specjalistą floty pierwszej wojennej. Także hobby to dotyczy wszystkich. Są panowie, jest cukiernik na przykład, wielki specjalista od bitew średniowiecznych i starożytnych w Warszawie, mi dobry znajomy. Są historycy zawodowi, czyli pracownicy uczelni. Są naukowcy, technicy, którzy się tym interesują. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Nikt nie pyta o wykształcenie, jak ma się wiedzę, a przede wszystkim chęci, żeby coś zrobić, to jest najważniejsze. Nie trzeba mieć wcale środków, jak się ma klub, to nie trzeba mieć pieniędzy wielkich, prawda, żeby tutaj funkcjonować. Bo tutaj tak kupił na przykład nam 20 zestawów modeli, a ty nie możesz nawet jednego. Nie, to się wszystko razem zbiera i pracuje się po prostu. Tak jak myśmy tutaj pracowicie te obrzydliwe zapałki odcinali, przepraszam, zapałki. Dzisiaj możemy sobie już porządnymi palikami to wszystko zrobić. A czyli Pan to zrobił między innymi też tak. I Pana to takie rodzinne jest, że takie zainteresowanie wojskiem. No, jak? Brat i ja dostaliśmy, brat jest młodszy ode mnie 7 lat prawie. Także on był bardzo mały chłopcem, jeszcze nie był w szkole, jak dostali te figurki. Ale faktycznie no, rodzinnie to zawsze jest łatwiej. Jest łatwiej. Z tym, że rodzice pilnowali, żebyśmy się raczej też uczyli, a nie tylko zajmowali na wylany. Pamiętajcie, że nauka jest najważniejszym celem. To jest pierwszy Wasz obowiązek. A to tylko ma pomóc. No chociażby w nauce historii czy nauce języka, prawda? Praca ręczna to automatycznie też. Można się wykazać, można przynieść Pani, pokazać w szkole. Czy wystawę zrobić, jeszcze Pani zaprosić. Nauka przyjdzie. No oczywiście. To są takie czynnościowe sprawy, że coś robimy, pokazujemy to, prezentujemy. Komu się to podoba bardziej, mniej, no nie każdy jest pasjonatem historii, ale zawsze jest to ciekawe. Tego się tak nie kupi za takiego obozu, jak wy się tutaj pracowicie wyszykowali, to nie ma tak w handlu, że tak sobie za pieniążki możemy ściągnąć. Nie, to jest wasza praca i to jest zawsze bardzo cenne. Zupełnie unikalne. Tak, dużo tych zdobyczy rzymskich było.
A czy Pan w wolnym czasie skryty i tym modelarstwem się Pan zajmuje? Bo... Można to określić, bo jeśli nawet inne rzeczy powinnam wykonywać, no to, to w tym momencie trzeba powiedzieć, żeby to był czas. To jest jakiś... Chyba wszyscy żeśmy równo... Bo nie było kogoś takiego. No przecież Pan architektem, tak? Pamiętacie? Błyskawicznie pomalował. No pomagał mi też później sprzętem. Bardzo sympatyczny. Także każdy, no Oskarek tak jest teraz. Chory, jej. Nawet druga klasa nie przeszkadza uczników, no przecież specjalnie mu przywiozę tego żółwia, to jest na Oskarek. Nawet tu są narysowane. No tak. Ja wszystko to, co przez ostatnie koncentracje budowie, tak powiem szczerze. Znaczy rzeczy, ale bardzo by mi odpowiadało, żeby właśnie dawać i w tej historii wszystkich przekonać. Pamiętajmy.